Sekretem każdej owsianki jest cynamon. Na soli. Ale wkrojemy też jabłko. To jest chyba sekret największy mojej owsianki. Jabłko daje bardzo fajne źródło błonnika, a jednocześnie cudownie komponuje się z jesiennym smakiem. Ja to muszę po prostu uwierzyć na wszystkich mediach społecznościowych. A już tak się nie podciągaj. Ojejku. Piąteczkę zrobimy. Porozciągane u mnie mięśnie. U niego FIFA zaliczona już poranna. No słuchaj, 2 kilometry już masz za sobą. Już dwa. Prawie połowę. No. Czekaj, dobiegnę, żeby cię pokazać, uwierzyć, miniaturka. Jestem taki szybki. O Jezu, hit. No dobrze, no. Chciałabym. Piąteczkę, jak przebiegniesz, to ci się zachce. Staw się podrzucić do dziadków za tydzień. Oczywiście. Aż cię popłakam z wrażenia. Dobrze. Biegniemy. Mamy super losek, super trasa, jak zawsze. Zabieramy to na lotnisko, romantycznie. Weekendowe oczyszczanie skóry twarzy. Muszę wam powiedzieć, że ja zawsze to lubię wam przemycać w filmach, vlogi vlogami, ale jednak ta pielęgnacja u mnie zawsze jest takim naprawdę bardzo, bardzo takim silnym tematem na kanale. Ale a propos, czasem się przewija również moda. Słuchajcie, przed weekendem przyszły mi nowe piękne, a jednocześnie brzydkie buty Louis Vuitton, które po prostu totalnie skradły moje serce, jakie przymierzyłam. A mówiłam wam, będąc na evencie, że wejdę do Witkacego, no i padło na ten model. Totalnie się w nich zakochałam i jeszcze mam na oku sandałki. No ale nie jest sezon, więc poczekam. Ale ten model jest po prostu przepiękny. To jest bardzo kultowy, ale jednocześnie nieoczywisty model marki. Ale chciałam je mieć. Powiem wam, że po prostu sobie sprawiłam taką jesienną przyjemność. Jeszcze jak mi mój doradca, pan Paweł, powiedział, że o, idealny do skarpetek, no to wiadomo, że tak, na... Także słuchajcie, zaczynamy jesień pełną parą. Już zrobiłam sobie nawet herbatkę. Także te endorfiny, myślę, że po bieganiu długo nie miną. Słuchajcie, zrobimy sobie kawitację. Mój ukochany zabieg bankietowy, przemyciłam go również na warsztatach pielęgnacyjnych, na kampie, więc taki temat dla mnie bardzo ważny, żeby tą kawitację robić, bo to jest zabieg bankietowy, po pierwsze mocno odświeżający skórę, ale przepięknie rewitalizujący. No, dziewczyny były absolutnie zachwycone w ogóle wydźwiękiem samej tej kawitacji, jak działa oczyszczająco na skórę, rewitalizująco, też przeciwzmarszczkowo, bo pobudza do produkcji kolagenu i elastyny. I ja no jestem wierna B-Scrub Pro, to jest urządzenie, które absolutnie kocham, podlinkuję wam je, bo ono jest naprawdę świetne. No i połączę. Macie niebieskie światło fotonowe, które działa przeciwzapalnie. Tak to wygląda. I pryskam moją ukochaną probiotyczną mgiełką doktora Grehena. To jest chyba najlepsza mgiełka do kawitacji, którą wam polecam, bo jest po prostu naprawdę mokra. Bardzo dobrze się sprawuje do kawitacji. No, dodatkowo jest tania, pięknie pachnie, jest rekomendowana przez kosmetologów. Ma w składzie inulinę, fruktozę. I tutaj macie coś takiego jak izomerat sacharydu. Macie przede wszystkim prawidłowy mikrobiom skóry, nawilżenie, odświeżenie i zawarte w produkcie probiotyki wspomagają właśnie odbudowę prawidłowej mikroflory skóry, więc chronią przede wszystkim barierę hydrolipidową, ona się nie przesusza. Więc zaczynamy. Ja jakby już się wyłączam, bo czasami piszecie, że jak robisz kawitację, to nie gadaj. Więc tak będzie. I po prostu oczyszczam skórę dwa razy. Dodatkowo sobie jeszcze prysnę buzię, dwa razy oczyszczę szpatułką i nałożę maskę, która jest po prostu przekozacka. Zakochacie się w tej masce i to jest maska oczyszczająca, bo wcześniej wam pokazywałam złotą i to jest mocno odżywiająca, no wspaniała dla skóry, ale powiem wam, że ja takie oczyszczające potrzebuję. Mając cerę tłustą i mieszaną, to będzie sztos, ale lubię ten efekt po kawitacjach, skóra jest taka naprężona, bardzo, bardzo mi się to podoba i jednocześnie jest super oczyszczona, ale ja wam też polecam zmyć po kawitacji po prostu ten martwy naskórek. O tym też mówiłam na warsztatach, że to jest po prostu ważne, żeby po
wykonaniu kawitacji nałożyć odpowiednie produkty pielęgnacyjne. To mogą być tak peelingi kwasowe, mogą to być maski oczyszczające, maski rewitalizujące. Tak naprawdę tutaj jest dowolność. Kawitacja już sama w sobie mocno nawilżyła skórę i też ją oczyściła. Więc ja teraz na dłonie nakładam tonik, mocno go wklepuję, bo ja nigdy na suchą skórę nie lubię nakładać maseczek. I pokażę Wam maskę, w ogóle pokażę Wam markę, która się pojawiła na Cosibelli ostatnio w nowościach. Marka Logically Skin i to jest marka, po pierwsze, która powstała w Korei Południowej, ale to jest maska, która przede wszystkim łączy technologię z wiedzą dermatologiczną. To są kosmetyki, podobnie jak marka Dr. Grehen, ukierunkowana na potrzeby skóry problematycznej, odwodnionej, która potrzebuje nawilżenia, oczyszczenia, no i co jest ważne, redukcji doskonałości. Tutaj fantastycznie zadziała w masce kwas salicylowy, która przede wszystkim oczyszcza i zwęża pory. Bardzo ładnie reguluje wydzielanie sebum, ale macie spirulinę, która ma właściwości łagodzące, kojące skórę, ale uwaga, również zwalcza wolnorodniki. Natomiast co mi się też bardzo podoba, to glinka biała, czyli kaolin w składzie, który bardzo ładnie rewitalizuje, odświeża skórę i jeżeli chodzi o taki drobny peeling, to macie tutaj wykorzystany przede wszystkim puder z łupin orzecha włoskiego, który delikatnie złuszcza martwy naskórek. Pojawia się ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, który przyspiesza regenerację naskórka, działa przeciwzmarszczkowo oraz łagodząco, poprawia jędrność i elastyczność skóry. Myślę, że warto się zainteresować tą marką. Mnie absolutnie, słuchajcie, maska zachwyciła. No to jest po prostu kozak, jeżeli chodzi o pielęgnację. I przede wszystkim ona pięknie pachnie, ale działa tak odświeżająco na skórę. W ogóle ma taki przyjemny efekt chłodzenia, ale pięknie skóra zatrzymana, że Wam ją pokazywałam na Instagramie. Myślę, że Wam się pod tym kątem bardzo spodoba, bo marka naprawdę przoduje, jeżeli chodzi o pielęgnację właśnie taką rewitalizującą. Mocno też jest ukierunkowana właśnie na problemy skórne. I to jest taka bardzo synergiczna w ogóle marka, która działa właśnie pod kątem rozwiązań właśnie technologicznych. Uwielbiam takie w ogóle marki. Ja rzadko pokazuję Wam kosmetyki naturalne, ponieważ po prostu ja wierzę w połączenie tej technologii, a jeszcze jak tutaj dochodzi działanie kosmetologów z dermatologami, którzy na co dzień mają tak naprawdę przekrojowo wszystkie problemy skórne, to jak połączycie taką wiedzę, to naprawdę wychodzi coś cudownego, więc zobaczcie sobie, ta maska jest po prostu absolutnie, no, przeze mnie ukochana wręcz. Ja ją ostatnio używam 2 razy w tygodniu, bardzo mi się podoba ta maska. Moim zdaniem warto ją mieć, także na Cosi naprawdę jest bardzo gorąca premiera. Nałożymy sobie serum, pokażę Wam ich liftingujący krem, który notabene bardzo mi przypadł do gustu, zwłaszcza pod make-up. Więc dzisiaj taka szybka pielęgnacja, ale właśnie oczyszczająca i teraz jak zaczyna się buzia przetłuszczać jesienią i zimą, zaraz, no już w zasadzie mamy kaloryfery włączone, to dziewczyny, docenicie tą maskę. Naprawdę docenicie, bo skóra będzie przepięknie oczyszczona i nie będzie Wam się tak mocno przetłuszczać, a pod make-up to wiadomo jest must have. Już się zastanawiałam, gdzie jest mój krem do twarzy, ale jak on stoi na stoliczku kawowym, to znak, że ja go po prostu cały czas mam pod ręką wieczorem, bo ja mam w ogóle taki rytuał, nie wiem czy Wam mówiłam, ale jak się kąpię, czy biorę prysznic, to później osuszam buzię ręcznikiem i od razu sobie zakładam maskę ledową na suchą buzię. Smaruję się balsamem, często sobie, wiecie, jakiś masażer odpalę, tak 15 minut, bo 2 tryby włączam i później idę tutaj i wiecie, moja pielęgnacja. I właśnie bardzo się polubiłam z tym kremem, o zobaczcie, z Logically Skin. On jest naprawdę bardzo fajny, ma taką fajną konsystencję, ale pokażę Wam na początku serum, bo mocno nawilża. Ja bardzo często robię tak, że nakładam sobie serum do twarzy, później nakładam krem i na to kropelkę po prostu olejku. Tak fajnie sobie zamykam tą pielęgnację, ale zobaczcie, skóra jest przepięknie oczyszczona. Ja zaraz też suszę włosy, więc będę miała taką, wiecie, niedzielną, kompleksową pielęgnację. Lubię w ogóle z takimi świeżymi włosami rozpocząć tydzień. Dla mnie, słuchajcie, początkiem tygodnia jest niedziela. W poniedziałki są największe pożary, wiecie, zawsze jak się pracowało w korporacjach czy też firmach, jak na przykład La Rose,
to słuchajcie, zawsze poniedziałek to był po prostu pożar. Ja w ogóle, słuchajcie, nie używam ostatnio samoopalacza, stosuję go może raz na dwa tygodnie, a wszystko, słuchajcie, mi pięknie trzyma balsam brązujący z Azurtan, ja nigdy nie wiem jak powiedzieć, jakoś mi się Azurtan, słuchajcie, tak pozytywnie kojarzy, bardzo w ogóle fajny balsam i zobaczcie w ogóle jak jestem opalona przez niego, mam kropelki brązujące tej marki, ja wam w ogóle podlinkuję te produkty, bo to naprawdę są kosmiczne kosmetyki, takiej australijskiej marki, która no cudowne ma składy, w ogóle takie mega krótkie jak na produkty do samoopalania twarzy, w ogóle ciała. No i w składzie tego balsamu są ceramidy. Także dla mnie sztos, jeżeli chodzi o kosmetyk, zresztą tutaj wam gdzieś tam przebitki wrzucę, naprawdę warto. Warto, bo ja używam tych produktów już od pół roku i od kiedy w ogóle one się pokazały na COSI. Wiecie? Bardzo mnie zainteresowały i mówię, nie, no na pewno nie działa. Jakoś takie, wiecie, byłam wierna Eleverowi, jakoś tak nic mi nie pasowało, nic mi nie przyciągnęło i ta marka po prostu jakby się zaświeciła na stronie. Czasem tak jest, to nie jest kwestia, słuchajcie, współpracy, po prostu ja mam coś takiego, mam takiego nosa, to jest taki skin detective, mnie dziewczyny nazywają, że po prostu lubię testować, ale coś mi się musi po prostu zabłyszczeć. Zabłyszczeć i właśnie marka Azurtan tak to zrobiła, więc jak nie macie jeszcze, a dopada was taka, wiecie, chęć na opaleniznę, no a nie ukrywam, że już jesienią raczej już nie da się opalić, tak naturalnie, no chyba, że macie jakieś plany wyjazdowe. Mój Natan się cudownie po prostu, autentycznie codziennie cieszy, jak masz szukać nam wakacji. Już naprawdę ma kryzys emocjonalny, bo i samochód kupował przed chwilą rodzicom mieszkanie. Blender nam się zepsuł, no to też musiał szukać, ponieważ 20 lat tego blendera. No i oczywiście zmywarka, mamy już super zmywarkę. Naprawdę powiem wam, że ekspresowo myje i naprawdę dobrze to robi. Kamień z głowy, no ale teraz ciśnienie Madzia wprowadziła, bo samochód chce zmienić i wiecie, na wakacje wyjechać. Także słuchajcie, nakładamy pielęgnację, krok po kroku wam wszystko szybciutko pokażę i tak naprawdę lecimy z vlogiem. Już wam mówiłam, że jestem absolutnym fanem peptydów, zdecydowanie, szukam zawsze tego w składzie, ale na przykład ja zauważyłam, że na Cosibella macie takie kosmetyki, które mają takie nieoczywiste połączenie. Dipeptyd 1, który wspiera regenerację, chroni skórę przed przesuszeniem, a jednocześnie przed podrażnieniem i je łagodzi, plus nawilżenie i wiecie, lifting. Natomiast macie ekstrakt z ananasa, który po pierwsze bardzo ładnie nawilża skórę, ale też delikatnie złuszcza, więc na co dzień macie naprawdę fajne wygładzenie. To jest super pod make-up. No niacynami to już w ogóle nie wspomnę, mój absolutnie ukochany składnik działa regulujący na pracę gruczołów łojowych i to jest to serum z marki Logical Skin i to jest, słuchajcie, totalna nowość marki. Fajna taka leciutka konsystencja. Bardzo szybko się w ogóle wchłania, więc no ja wam polecam bardziej pod makijaż niż do wieczornej regeneracji, bo ja sobie testowałam to serum razem z kremem przez tydzień i krem mi się sprawdził super w pielęgnacji porannej, jak i wieczornej, bo jest taki nieoczywisty, odżywczy, ale lekki, ale serum zdecydowanie w pielęgnacji porannej, właśnie takiej. Tutaj macie też w składzie ekstrakt z otrąb ryżowych, tak? One, słuchajcie, chronią przede wszystkim barierę lipidową skóry. Czasami ta odmiana po prostu staje się skomplikowana. Ale naprawdę bardzo fajny skład. No i oczywiście tutaj macie też nawilżające substancje. Ale serum jest naprawdę bardzo fajne pod makijaż. Ja wam to powtarzam już któryś raz, bo dla mnie to jest ważne, żebyście po prostu naprawdę sobie dostosowały tą pielęgnację, a nie żebyście były rozczarowane, że na przykład no ale wieczorem to ja potrzebuję czegoś więcej. No okej, no to są takie produkty. I krem wam na pewno tutaj świetnie zamknie tą pielęgnację, bo krem ma w ogóle bardzo fajną taką przyjemną konsystencję. On działa mocno liftingująco, przeciwzmarszczkowo. No i sama konsystencja tego kremu jest taka bardzo przyjemna. Zresztą w ogóle produkt ma octan tokoderylu i on jest to jest w ogóle składnik stanowiący fragment witaminy E, która się działa w ogóle mocno nawilżająco, ale też jest świetnym antyoksydantem. Kwas hialuronowy, no to jest absolutnie podstawa. Adenozyna, która wygładza skórę, działa mocno przeciwzmarszczkowo i peptydy, ale co jest cudownego. Ja bardzo wam często pokazuję, że masło shi ma naprawdę fantastyczne działanie, chroniące naszą skórę przed przesuszeniem, no ale w ogóle pięknie rozświetla ten kosmetyk skórę. Więc no, powiem wam, że bardzo ładnie wygładza. W ogóle zauważyłam cudowne wygładzenie skóry po tym kosmetyku, więc bardzo wam polecam, bo ja lubię takie kremy. W ogóle teraz na jesień, zimę, takie otulające, a właśnie masło shi to wam naprawdę da i zapewni duży komfort dla skóry. To zobaczycie i docenicie pod make-upem, więc myślę, że czas, słuchajcie, na ostatni
kosmetyk, czyli płatki. Żeby się doszukać moich płatków, to po prostu graniczy z cudem. Natan mi ostatnio robił jakieś roszady i absolutnie moje ukochane, z lodówki wam je pokażę, moje ukochane z kolagenem i złotem. Złote, słuchajcie, one mają takie, ja wam je podlinkuję, one są po prostu cudowne, one mi się w ogóle kończą, muszę je zamówić znowu, bo SNP ma w ogóle takie naprawdę perełki, jeżeli chodzi o płatki pod oczy. Ostatnio w Denko wam pokazywałam jeszcze jedne, no one są super, tylko że powiem wam, że bardzo szybko je wykupujecie, bo ostatnio próbowałam i ich po prostu nie było na Kosi, także jak będą, to wam dam linka na dole. Bo one są po prostu, w ogóle one robią zawsze u mnie furorę na siłowni. Magda, to masz takie dwukolorowe, wow! Więc o Jezu, jak one chłodzą. W ogóle Dorotkę je sobie zamówiłam, mówi, że one są po prostu cudowne. Także Doronie, jak oglądasz, to Cię pozdrawiam. Ściskam Cię, tylko wierzę, Cię kocham. No, po prostu hicior. Także, no coś cudownego. Do Dorotki w ogóle idę na kolanka. Dorotka będzie mi tutaj działać. Ujędrniać skórę. Także, o tutaj słuchajcie, mieszkają moje płatki pod oczy. A w ogóle nie wiem, jakim, dlaczego ja włożyłam do lodówki przyprawę. Nie kumam. Dobra, chwilę słuchajcie, ogarniemy, bo nie wiem, czy dzisiaj takie plany są weekendowe. Albo się umówiliśmy z moją przyjaciółką, albo z moimi rodzicami. Ja już nie nadążam, słuchajcie, za tym wszystkim. Także, i zaczęło kropić. Cudownie. Mam nadzieję, że Ksawcio, że tak powiem, u dziadków ogarnie. A my słuchajcie, dzisiaj randkujemy. No. Także pielęgnacja skończona, suszę włosy i lecę dalej. Znowu spłonę, czekając na Natana. Słuchajcie, faceci to jednak mają naprawdę zapłon. Ja już jestem ubrana, a Natan dopiero po prostu zaczął ogarniać garderobę. Także wam na szybko pokażę, co ja dzisiaj założyłam. Już oczywiście wskoczyły czapeczki, bo jakoś mi tak od głowy, słuchajcie, zawsze zimno i w pierwszej kolejności ręce i głowa to u mnie łapią pierwszą temperaturę. Szaliczek, nie wiem słuchajcie skąd, on chyba jest z Mojito, ale on ma już 3 lata i co sezon mnie pytacie, więc naprawdę jest bardzo dużo takich fajnych teraz opcji jesiennych, już cieńszych, grubszych szalików w sklepach, więc naprawdę na pewno coś znajdziecie. Pod spodem mam bluzę z misiem Ralpha Lorena. Jakoś tak, słuchajcie, ten misiu się do mnie uśmiechnął z szafy i w końcu jest na niego sezon. I marynarkę z Naked, którą ja już jakiś czas temu kupiłam, słuchajcie, na Zalando. Ona była koszmarnie droga, ale upolowałam w miarę sensowną cenę, ale naprawdę ten kolor po prostu do mnie przemawia. Ona inaczej się, słuchajcie, będzie prezentować, jak nie będę miała tej bluzy, tylko dowiecie na jakichś topów, ale wykorzystuję jesień, żeby troszeczkę w niej pochodzić, bo po prostu było mi za ciepło w niej w ostatnim czasie, a taka właśnie wiosna, ja ją kupiłam, nie wiem, 2-3 miesiące temu, więc no nie było szansy, żeby ją podczas takich, wiecie, już przejściowych pogód nosić, więc teraz nadrabiam, a jesteśmy autem, później idziemy na szybki spacer, więc myślę, że będzie ok. Poszedł Metis, leggings z Gabrieli i moje Louis Vuitton nowe, plus skarpety z Ocean Apart, takie wiecie, fajne, mięsiste, grube. I właśnie jak kupowałam te buty, to pan Paweł, doradca mój z Louis Vuitton, mówi, no one będą super się prezentować, jak teraz na jesień założę pani skarpety, to będzie czad, że wcale nie trzeba czekać na jakieś takie cieplejsze temperatury, tylko je właśnie teraz nosić, bo one, słuchajcie, wam nie przemakają. To jest taka fajna tekstura. No i do leggingsów po prostu sztosik, do takich paper bag, więc naprawdę można w dowolny sposób miksować. Także czekam na princesa i za chwilkę się do was odzywam. No. Kto kocha koreczki w Łodzi? Mój mąż! Ja ci uwierzyłem, że zaparkujemy na manufakturze. O, w życiu! W sobotę? To ty naprawdę mi ufasz? Nie ma takiej szansy, że w sobotę w Manu to po prostu zapomnijcie. To trzeba no naprawdę otwarcie mieć... To raz, ale to trzeba mieć naprawdę farta, a farta, żeby nie przywalić, nie? Auto mieć całe, nadal mieć męża albo żonę. No i wiecie, to nawet już nie chodzi o to, że, nie wiem, przyjechaliśmy tu kombi, to nie ma znaczenia, czy tam moim, czy twoim. Nie ma znaczenia. Ludzie parkują wszędzie. Tak, naprawdę, na chodnika wszędzie parkowali. To już mnie naprawdę zdziwili w niektórych tych. No ale Natan się zadecydował, że będzie pizza. Tym razem nie... do czego my chodzimy? Do fermentu, tak? Na ferment jest w ogóle zajebista pizza. Ale stwierdziliśmy, że... Znaczy ja stwierdziłam, że może Alora tym razem.
po tej drugiej stronie Piotrkowskiej, znaczy, no, po tej samej, ale jakby tutaj bliżej Parku Śledzia. Mamy takie Stare Miasto, ala. Mamy Piotrkowską i mamy niby Stare Miasto w Łodzi. Wygrało z Tatarem. Bo Nathan stwierdził, że on nie będzie jadł jajka w Tatarze. Jedziemy, szukamy miejsca, nie widzę miejsca. Dzisiaj, o, jakieś tam wydarzenia są sobie. Zaczęła zimna być, to zaczęli robić wydarzenia w Łodzi. O, czapeczka się, słuchajcie, coś czuję, że przyda. Także pozytywnie się nastawiasz na dzisiejsze jedzonko. Może kiedyś zjemy. To będzie naprawdę najlepsza pizza, słuchajcie, świata. Ocenimy. Bo tam... Miejsce parkingowe właśnie za... Straż miejska. A nie, i tak no byś tam nie wjechał. Nie wolno stać w ogóle, zobacz. O, proszę bardzo, interwencja. No, nagrywamy vloga z samochodu, już jeździmy. Tak, car vlog będzie dzisiaj. No, nie ma problemu. Dziewczyny lubią. Jak ty jesteś, zwłaszcza jak ty jesteś, też w ogóle tak. Jest pewnego rodzaju problem. Jeżeli ja tobie zaufam, jeżeli chodzi o sprawy samochodowe, parkingowe, jak gdzieś dojechać. No ty mi nie ufasz, bo ja mu podałam dwa modele samochodu, które chcę, żadnego nie chcę. Dlaczego? Spędziliśmy sporo czasu i jedziemy teraz w zupełnie inne miejsce, bo... To jest randka. Pamiętaj, że każda minuta ze mną jest... Ja myślałem jednak, żeby jechać Uberem, wiesz? No, Uber tak, chyba to... Chyba moja... Pójdziemy na spacer. Intuicja mi dobrze mówiła. Pójdziemy na spacer. Ja podjeżdżam... Podjeżdżasz pod pizzerię. Tak. A jest jeszcze spyszne.pl można zamówić, w razie czego. Ale to jedzenie na dowóz, wiesz, jak smakuje. Nie, nie. Właśnie taki to... kapciu. Pizza to, słuchajcie, musi być w pizzerii, bo później ten ser jest, wiecie, no jeszcze ta napolitańska to już w ogóle to ciasto jest takie mięciutkie. A tu można skręcać w prawo i w lewo, czy tylko w prawo? Nathan się dzisiaj ucieszył, bo ja, słuchajcie, zaczęłam powoli patrzeć na naszą, to nie jest nasz wyjazd życia, żeby nie było, ale mnie korci wyjazd do Stambułu. Nathan nie wie w ogóle, co ja tam będę robić. Widziałam się twoimi nadmiarami. No tak, jak ja grałem w FIFA, a ty mi gadasz, to wiesz co, ty wykorzystujesz, żeby mi sprzedać jakąś informację, żebym ja się nie zdenerwował. Mogłam przyłożyć twojego palca do płatności po prostu. Tak. Wsadzić mnie w samolot na pewno. No zobaczymy. Muszę trochę poczytać, co tam się dzieje, co tam można potem... Ja pojadę na włosy i na zęby, a ty pojedziesz na inne implanty. Piersi, no jak tak ładnie. No słuchajcie, ja lubię jednak mój mały pies, naprawdę ma swoje plusy. We wszystko się. Wiesz co? Iść jest pizzę. No, musisz z tego wybrnąć. Kochanie, idealne, najlepsze. Akceptuję cię taką od momentu, kiedy cię zobaczyłem na szkolnym korytarzu. Miałam ze 3 rozmiary większe. Ja z tego wybrnąłem, ale ty w to brniesz. Nie, ja jestem naprawdę w zgodzie sama ze sobą. Nic bym nie zmieniała, wyrzeźbić się można naturalnie. No i na końcu powiemy, że jesteś jeszcze skromna. Bardzo. Ale te dziewczyny wiedzą. Tak. Najskromniejsza. No. I ugodowa. Bardzo. Idźmy na pizzę jednak. Jak zaparkujemy, to się odezwiemy. To będzie za jakiś czas, nie? Miejmy nadzieję, że dzisiaj. To jest taki komfort, że tutaj dziewczyny od razu mają, a my musimy jednak poszukać. Dobra, zobaczymy, może gdzieś się uda zaparkować. To jest, słuchajcie, pizza sezonowa z pire z dyni, z bekonem i jakimś białym sosem. A tutaj też jakaś sezonowa mortadela z pistacją. Śmiesznie to zrobili, nie? To jest chyba jakieś pesto. I macie burratę. No, zobaczymy, tester wam powie wszystko. Dojechaliśmy. Tak, dojechaliśmy. To jest rzecz najważniejsza. I co? Dobra? No. Fajnie wygląda. No tam mówi, że bardzo dobry boczek. Ale to też jest bardzo dobra. Fajny ma ten sosik. A pizza zawsze wygrywa, nie? Też ciasta. Jak romantycznie mąż kupił parasolkę. No jak 17 zł. 17 zł w rosku. Polecamy, naprawdę. A zwłaszcza, że my mamy deficyt parasolek. I Nathan zaproponował Batmana Xaverego. Ja bym mógł chodzić. Nie, no ja też bym sobie pożyczał, to wyglądam jak sezonnie. Jak oceniasz pizzę, proszę powiedz, bo tutaj zawsze twoja opinia jako faceta, ja który nie ma... Nie. Nie. Po prostu była bardzo dobra, ciasto było idealne. Nie jadłem dawno lepszego. Była na słodko bardziej. No, to pire z dyni było ciekawe, ale powiem wam, że warto w ogóle chodzić na takie sezonowe smaki. Naprawdę, bo to tak, wiesz... O, rozbudowana Łódź, cudownie. Musimy iść tam.
Uważaj. No, powiem wam, że zaczęło trochę bardziej padać. Ale dziękujemy wam za ten wspólnie spędzony czas. Zwłaszcza tutaj w takiej duo kompozycji, bo rzadko ostatnio jesteś na vlogach. Dobrze, że byłeś. Cieszę się, dobrze znaleźć. A nie, aha, nie przejdziemy. No nie przejdziemy. Tu nie przejdziemy. Tu nie przejdziemy. Zobaczcie, wszystko jest rozkopane. Jedzie tak prosto, czy...? Nie, tramwaj będzie skręcał, wiesz, na prostych torach. No, ale czy jedzie prosto? Dogadać się nie możemy, no. No, powróci temat biustu. No, do buziaczki, do zobaczonka. I jak macie jakieś polecenia co do pysznego jedzonka w Łodzi, to oczywiście ten pan bardzo chętnie mnie zabierze. Do następnego, do za rok. Do za rok.